Aires w Argentynie przygotowują się do letnich wakacji, które zaczną się dla nich w grudniu. Dla Zuchów każda zbiórka jest okazją do podszlifowania języka polskiego i pieśni patriotycznych. O tym, jak harcerstwo wzmacnia polskość za oceanem, Adriana Borowicz. Zuchy z gromady Dobrych Ziółek intensywnie przygotowują się do lata, które zacznie się w Argentynie w grudniu. Zuch kocha Boga i Polskę. Zuch jest dzielny. Harcerze zbierają się co sobotę zaraz po lekcjach języka polskiego w kompleksie Polskiej Misji Katolickiej. Wyrabia się cnoty przez harcerstwo, także zawsze mi się podobało harcerstwo. W harcerstwie był tu niemal każdy imigrant z Polski, a potem przychodziły też ich dzieci i wnuki. To jest dla mnie drugi dom i nie tylko dla mnie, tylko dla moich dzieci też. Ja tutaj od 4 lat byłam uczniem, uczyłam języka polskiego i teraz przychodzą moje dzieci. Drużynowa Joanna też zaczynała w Dobrych Ziółkach. Mama instruktorka, to jak się urodziłam, to zaraz zaczęłam być w gromadzie, w drużynie i na wszystkich zebraniach. Nie miałam innego wyjścia, także nie pamiętam, kiedy zaczęłam. Większość Zuchów z małżeństw polsko-argentyńskich dopiero tutaj zaczyna swoją przygodę z językiem przodków, polską historią i tradycjami. Jak masz na imię i gdzie mieszkasz? Mam na imię Pedro. Buenos Aires. Stolicą harcerstwa jest siedziba Polskiej Misji Katolickiej na przedmieściach Buenos Aires, nazywana przez naszych rodaków Maciaszkowem, od nazwiska ojca założyciela Justyniana Maciaszki. Jest to miejsce niewątpliwie ważne dla Polaków, bo przede wszystkim jest przez nich wybudowane. Oczywiście zawsze pod tą duchową opieką braci z Polski, franciszkanów. Polscy harcerze w Argentynie działają od 83 lat. Adriana Borowicz, Polonia 24. Polska.